gminy podczas ostatniego w ubiegłym roku posiedzenia sesji przyjęła gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminny program przeciwdziałania narkomanii oraz gminny program przeciwdziałania przemocy na rok 2013. Raport z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012 rok tradycyjnie już przedstawiła podczas posiedzenia sesji Jadwiga Szałas, koordynator gminnego programu profilaktyki uzależnień. Radni zapoznali się również ze szczegółowym zestawieniem wydatków za 2012 rok. I tak, między innymi na dożywianie dzieci w szkołach przeznaczono ponad 56 tysięcy złotych. Dotacje dla świetlic wiejskich w Drochowie i Chałupkach opiewały na kwotę 43 tysięcy złotych, a na wypoczynek letni dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych przeznaczono ponad 18 tysięcy złotych. Resztę środków przeznaczono na pozostałą działalność statutową. Ogólny koszt realizacji programu to kwota ponad 183 tysięcy złotych. Radni zapoznali się również z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, gminnym programem przeciwdziałania narkomanii oraz gminnym programem przeciwdziałania przemocy na rok 2013. Program na 2013 rok będzie kontynuacją działań programowych prowadzonych w latach ubiegłych. Warto podkreślić, że gminne programy profilaktyki są ustalane przez wszystkie gminy corocznie. Są one finansowane ze środków własnych gmin, pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Radni podjęli uchwałę w tej sprawie jednomyślnie. Kolejną uchwałą podjętą podczas ostatniej sesji w minionym roku była uchwała w sprawie zgody na przystąpienie gminy Morawica do projektu pod nazwą Kielecki Obszar Funkcjonalny. Celem projektu doradczego jest pomoc w utworzeniu lokalnych partnerstw, a następnie pomoc w przygotowaniu przez nie do złożenia w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego wniosków o dotacje na opracowanie międzysektorowej strategii programów operacyjnych dla swoich obszarów funkcjonalnych. Radni jednogłośnie zdecydowali o przystąpieniu gminy do projektu. Na dzisiejszej sesji Rady Gminy radni zdecydowali o przystąpieniu gminy Morawica do projektu Kielecki Obszar Funkcjonalny, projektu, który realizuje miasto Kielce, wszystkie gminy powiatu kieleckiego oraz starostwo powiatowe. Projekt będzie dotyczył opracowywania nowych strategii rozwoju tego obszaru w przyszłym okresie programowania, czyli do roku 2020. Powstaną nowe dokumenty programowe, które ułatwią pozyskiwanie środków unijnych w przyszłej perspektywie.